A my zapraszamy do naszego studia artystkę Marię Niklińską. Marysia już do nas zmierza, uśmiechnięta. Za moment puścimy Państwu pewną piosenkę. Cześć! Cześć, Marysia. Dzień. Ach, jak ja się zamykam tutaj. Bardzo, bardzo nam miło, że jesteś z nami. Cześć, udało się. Cześć, Maria, miło mi. Widzę, że jesteś uśmiechnięta. Chyba Blue Monday wczorajszy cię nie dopadł, jak nie, sobie no, dałaś radę. Nie, no bo ja jestem, widzisz, żadne blue, tylko różowo. Różowo, tak, rzeczywiście. jest kilka tematów, więc chciałbym... Zaczynamy od razu. To w takim razie może pokażmy fragment najnowszego singla, Marysi. Tak, Pomiędzy Nami. Zapraszam. Pomiędzy Nami. Słuchamy. Pomiędzy nami słyszę twój szept, co nie nazwane. Nowy znów jest pomiędzy nami. Oddechy miast nie zapominaj. Mało mnie znasz. Brak słów na sen. Brak ust na dzień. Był głód, był żar. Kolejny świt, ostatni czas. Godziny bez słów, bezbronne jak lód. O kilku sprawach, wydaje mi się, Marysia, warto powiedzieć przy okazji tego singla. Zacznijmy jednak od tego, co jesteśmy, tak jest. Są nasi widzowie, jest miasto, jest poranek. Pomiędzy nami właściwie poruszasz taki temat, który jest pasjonujący, który często gdzieś tam poruszamy też w Onet rano siłą rzeczy. Kontekst pandemii, dziwnej sytuacji, izolacji, ale też gdzieś tam bierzesz na warsztat to, co się dzieje w naszych głowach, gdy nagle zostajemy zamknięci na długo z ludźmi, których doskonale znamy, ale stawiasz taką właściwie tezę, że to jest taki moment, gdzie można poznać też lepiej samego siebie. No tak, dlatego że tak naprawdę w relacji poznajemy nie tylko drugą stronę, ale też siebie, to znaczy często tak jest, że to, co nas irytuje, drażni w drugiej osobie, to tak naprawdę jest w nas, a to przymusowe często skonfrontowanie się w tych relacjach, jak wiemy, różnie się kończyło. To znaczy niektóre związki przetrwały, inne kompletnie nie, to się okazało, ale ja nie mówię nawet dosłownie o tym właśnie, czy związki przetrwały, czy nie, tylko o tym poznawaniu też samego siebie. Więc pomiędzy nami gdzieś te słowa oznaczają i komunikację, i brak tej komunikacji, i chłód czasami, ale też nas wewnątrz. Słuchaj, był tutaj... Powiem ci, że ciekawa jest rozmowa, jak się jedzie samochodem. Mam nadzieję. Jestem w tym programie. Mam nadzieję, że jest ciekawa. Słuchaj, tutaj w tym samym, no jeszcze jeździliśmy innym autem, ale był tutaj całkiem niedawno Czesław Mozil. I też sobie o tym rozmawialiśmy. On sprzedał taki bardzo ciekawy sposób na to, jak sobie poradził właśnie w związku i w relacji. Mówił o tym publicznie, więc mogę się tym podzielić. No. On odkrył taki sposób ze swoją partnerką, swoją ukochaną. Dużo wina, dużo sportu. No, i jakoś dali radę. Okej. Rozumiem. Ale wiesz co, a propos jeszcze mówisz pandemii, to w ogóle bardzo się cieszę, że tutaj rozmawiamy. Bardzo się cieszę, że ty zapraszasz, że zapraszacie artystów. Dzisiaj mnie. Dziękuję bardzo. Bo ja myślę, że właśnie kultura też jest tą sferą, która jest bardzo ważna. I mi ona w pandemii, no nie tylko w pandemii, ale przede wszystkim w pandemii przypomina nam o tym właśnie kontakcie międzyludzkim, ponieważ to z kolei dla wielu osób było. Niektórzy byli zagnieżdżeni niejako w ileś osób, na przykład na małej przestrzeni, a inni byli często sami. Więc to też sztuka pozwala nam na kontakt z drugą osobą, nawet jeżeli on nie jest bezpośredni. Mam też takie kontakt emocjonalny, ponieważ nie tylko chodzi o nie tylko słowny. Mam też takie poczucie, myślę, że ileś czynników się na to mogło złożyć, ale to też trochę w nawiązaniu do twojej piosenki, to znaczy w jakimś sensie mam poczucie, że ta pandemia nauczyła nas odważniej mówić o
o uczuciach, mówić o nich na głos, dotykać kwestii, które gdzieś tam często były tabu. Dzisiaj właściwie tego, co się dzieje w naszych głowach, to jak się czujemy, także w wyniku pandemii, o tym mówimy dzisiaj na głos, bardzo często o tym dyskutujemy. Masz rację, ponieważ chyba ta pandemia nas po prostu skonfrontowała z tym, że nic nie jest... Że nic nie jest wieczne, że właściwie jesteśmy tutaj tymczasowo i jeżeli nie wykorzystamy tego czasu najlepiej jak możemy, jeżeli nie będziemy prawdziwi i w prawdzie ze sobą, no to jaki to ma sens? To znaczy, bo okazuje się, że koniec końców jesteśmy skonfrontowani albo sami ze sobą, albo z najbliższymi, więc ja akurat może z racji tego, co robię, nie miałam problemu z mówieniem o emocjach, ale w jakimś sensie bardziej... No bardziej szczerze czy prawdziwie komunikuję się ze światem, ale może też sama ze sobą. Dla mnie to był taki czas, jak wiesz, kiedy artyści zostali trochę wysłani na przymusowe wakacje. Dziwny czas dla pewnie wielu artystów różny. Tak, dla niektórych wiem, bardzo przytłaczający. Niektórzy opowiadają o tym, że czasami też twórczy. Dla mnie na przykład bardzo twórczy, ale taki w ogóle nie przytłaczający. Mhm. Mi pozwolił ten czas docenić chyba to, co mam. Ja troszeczkę zrobiłam sobie przerwę od tej mojej działalności artystycznej. Ja zrobiłam sobie drugie studia, poszłam na SGiG, czyli do Szkoły Głównej Handlowej. Artystka poszła na SGiG. Tak. Mhm. I właśnie na odwrót. Ja z kolei, tak jak ludzie rzucają na przykład pracę w korporacji i właśnie zaczynają pisać wiersze, to ja pisałam sobie wiersze, ale stwierdziłam, że ja teraz chcę troszeczkę stanąć twardo na ziemi. Jest taki konkret, bo mam tę część, po prostu tę część siebie i trochę mi brakowało. I wiesz co, i to stanięcie na ziemi, ten konkret, bo ja w ogóle miałam iść na SGiG, zanim poszłam do Akademii Teatralnej. Zresztą tam nawet się dostałam, wiem, to o dziwo, ponieważ wszyscy tak się nie spodziewają. Ale ja lubiłam matematykę, ja byłam na matfizie. Okay. Mam umysł ścisły. Mhm. I to mi troszeczkę dało takie oparcie, być może dystans do pewnych rzeczy, do mojej pracy, do życia, do... Może dystans do show biznesu miałam, ale jeszcze bardziej takiego osadzenia się w sobie. I to było dla mnie ważne, czyli ja też wykonałam taką pracę po prostu nad sobą. I mam nadzieję też, że ona się odbija w tym, co tworzę, ale na pewno ja się czuję po prostu lepiej sama ze sobą. Dla mnie to był czas i spotkania ze sobą, i innego kontaktu z rodziną, i większej szczerości. I mi to wyszło na przykład bardzo na dobre, także mam nadzieję, że Państwo, którzy to słuchacie też, mam nadzieję też, że posłuchacie mojej nowej piosenki Pomiędzy Nami. Tych nowych przerażających informacji na temat, nie wiem, żeby znowu nie było blok tych biednych artystów, którzy nie mogą grać koncertów zamkniętych, sal teatralnych i tak dalej. Wydaje mi się, że w ogóle nie trzeba tego robić, więc ja akurat tutaj nie będę wchodzić w taką słuchaj, retorykę, to nie użalajmy się nad sobą, to wróćmy do twojego singla. A, okej. Okay. No bo super. O tym byśmy chciały jeszcze chwilę porozmawiać. Tak. W ogóle można zobaczyć ten teledysk, bardzo fajny, też zdaje się z warszawski. Tak jest, warszawski, z twoją bodaj przyjaciółką, nie wiem, czy mogę użyć tego słowa, ale jest bardzo zdolną aktorką, która tam występuje. Ten teledysk też jest taką opowieścią o emocjach. No tak, ja tutaj, każdy mój teledysk to jest, bo jak wiesz, jestem człowiekiem telewizji, ale też filmu i każdy ten mój teledysk to jest taka mała forma artystyczna. Tutaj chodziło mi o to, żeby przekazać różne strony naszej osobowości. Właśnie Marta, która gra tę taką dziewczynę bardziej emocjonalną, niewinną, jasną, ona sama też jest piękną blondynką, a tutaj oczywiście to nie chodzi o to, jaki mamy kolor włosów, ale akurat ja jestem tą stroną bardziej taką mroczną, którą właśnie mamy w sobie, która wcale nie jest zła. To jest to nasze skonfrontowanie się z tymi
ciemnymi stronami naszej osobowości. Ja się zastanawiam, na ile to są tematy na 9 rano. Oj, dzisiaj mamy takie tematy, słuchaj, od rana. No wiem, czy słuchaj, rozmawialiśmy z byłym szefem Wydziału Zabójstw, wcześniej z panią psychiatrą, także dzisiaj jest ostro. No to widzisz, to od właśnie, początku, no ale to, rozmawiamy. Ale to jest taka, moja piosenka jest tą taką puentą, no ponieważ tak. ta ciemna strona naszej osobowości, jeżeli i właśnie przyznanie się do niej, czy wydobycie kontakt z nią też może nas uchronić przed wieloma rzeczami, ponieważ, znaczy ciemna, to nie znaczy, że zła, tylko rzeczami, które wypieramy, tym takim naszym cieniem, mówi się o tym też nawet taką dosyć mroczną, pasjonującą i wciągającą aurę. Ale nie jest aż taka mroczna. Nie, nie, to nie, ale taką aurę, tak. gdzieś tam to już na koniec, Marysiu, bo musimy kończyć, tak. ale aurę wytwarzał wokół swojej twórczości muzyki Grzegorz Ciechowski. Kocham go. To chyba, ta piosenka to chyba też taki hołd dla niego. Bardzo Ci dziękuję, bardzo Ci dziękuję. Na pewno są w tym pewne inspiracje, bardzo. On mi się podobał i gdzieś tam wychowywałam się na jego muzyce, więc ta piosenka jest bardziej nawet powiedziałabym rockowa. I on miał, u niego zawsze były bardzo ważne teksty. Dość dwuznaczne, często dowcipne, ale głębokie i na pewno one są też dla mnie inspiracją. Jeżeli ty to widzisz i słyszysz, to jest mi bardzo miło. A jeśli państwo chcą to zobaczyć i usłyszeć, to zapraszamy na konta Marysi Niklińskiej. Tam można posłuchać piosenkę Pomiędzy Nami. Tak, zobaczyć pomiędzy także nami. Teledysk. Dzięki i do usłyszenia. Polecamy serdecznie. Marysia Niklińska była naszym gościem. Dziękuję bardzo. Bardzo Ci dziękuję za wizytę u nas. Dziękuję.